Nie wiem, tego pójdę. Dobra, GG, ja się. Ja nawet chyba nie walczę, ja chyba biorę 5-5-2. Zobaczmy sobie. Oj, panie. Tylko 4790 punktów zdrowia, co to takiego? Słuchajcie, takiego wpierdolu stulecia to dawno nie dostałem. Ja już widzę uśmiech na twojej twarzy, drogi widzu. Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku Stajerna na moim kanale. Trzecia część mordobicia, mordowania ludzi bezbronnych, niewinnych. Poprzedni odcinek. Ja nie mam w ogóle pytań. 5 koła wyświetleń w tym momencie na zabijaniu, więc dziękuję wam bardzo. A zaraz zobaczę, ile grupek zabijamy w tym odcinku, bo nie sprawdziłem, ale zaraz zobaczymy. Przypominam, 30 łapę w górę, to jest jedna osoba więcej bita w kolejnym. I cóż, będę wykorzystywał sprzęt ulepszony w poprzednim odcinku sobotnim, więc jeżeli nie widzieliście, sprawdźcie sobie teraz. Więc zobaczymy, jak będę klepał tych ludzi z tym ekwipunkiem. Nie przedłużamy, idziemy szukać pierwszych ludzi. Powiem wam jeszcze tylko, ile grupek dzisiaj bijemy. 222 łapy w górę, co daje 7 dodatkowych osób, czyli łącznie bijemy 10 ludzi bijemy w tym odcinku, to jest bardzo duża ilość. Mam nadzieję, że nie trafię na żadnych widzów, nie chcę zabijać widzów. Przypominam, że biję z petem, to jest też bardzo istotne. Biję z petem i atakuję każdego. Przypominam właśnie zasady tego challenge'u, bo w sumie nie wspomniałem o tym. Biję dosłownie każdego, kogo spotkam, taki jest zamysł tego challenge'u, więc nawet jak pump wyskoczy, no to niestety, ale muszę się z tym pogodzić. Ale ta gra jest głośno. Więc mam nadzieję, że nie trafię na moich widzów. Oczywiście szukam ludzi na czerwonym, tak? Jest na krzyżaka, poszedłem. Okej, 140 level, ale chyba nie zdążyłem, chociaż... Kurde, muszę jeszcze w niego trafić. Gonimy go! 140 level, chodźcie bić! O, dobra, poszedł sobie. No, nieważne. Mam nadzieję, że trafię na swoich jakichś może oponentów TM-owych, takich haterów czy coś, to by było fajne, albo jakiś postu no-name'ów. Jak trafię na swoich widzów, trochę będzie mi głupio ich atakować, no ale los tak chciał. Dobra, wchodzimy. Karygodny! Karygodny, siemano, karygodnego kojarzę. Nie do końca wiem skąd, ale kojarzę, więc atakujemy se karygodnego. Prawdopodobnie będzie pierwszy zgon, ale mam kruka, więc może kruk mnie ocali. Karygodny chyba nie rozumie, co się stało. Chyba planuje uciec. Ewentualnie bije mnie bez zmysłów. Bije mnie bez zmysłów. Bije mi peta bez zmysłów. Jeszcze lepiej. Halo, kruk, nie, please. Mordo. Mordo, dobra. Morda przeżyła. Bijemy go. Ale mu dobry damage bije. Karygodnemu. Siemaneczko, napiszemy mu. Dobra, kruk chyba jest martwy. Prawdopodobnie. Czyli skoro bije kruka, to mi starej nie wrzuci prawdopodobnie. A więc robimy sobie tak. Damy mu ryk może, żeby tego kruka nie zabił. Ale coś czuję, że kruk jest raczej martwy. O, zobaczymy. Ryk wszedł, bardzo ładnie. Szpila weszła. Jeszcze kruk przed śmiercią coś sobie może zrobi, jakieś dipsy. No, kruk jest martwy niestety. Dobra, bijemy go po buzi. O, no ja mu mało biję, nie? Po tej buzi, tak naprawdę. Czyli dużych szans nie mam. No, ale zobaczymy. Dobra, co ja mogę zrobić, żeby go sprytnie zabić? Prawdopodobnie nic. O, damy sobie tak. To sobie zdejmiemy. Może te debuffy wejdą. No i zdechłem niestety, więc pierwszy zgon. Ha, ha! Bawimy się, Wajlando, śmieszne. A pierwszy zgon na 10, kruk martwy. Tak to wygląda, karygodnego oczywiście, pozdrawiam. A zaraz mu może napiszemy, bo to jest challenge. Skądś go kojarzę. A widzimy się w drugiej grupce. Jeszcze straciłem mój inkustrowany pierścień antylopy i regeneracji, kochani. To był mój ulubiony pierścień, dawał mi 140 kondycji. Chodziłem sobie z nim na Zeta, dziękuję bardzo. Mogę to w depozycie zostawić. Idę zostawić ten drugi pierścień w depozycie. Hej, przerwa na szybkie ogłoszenie. W tym tygodniu możecie zgarnąć za darmo Alakaję kondycji, którą widzicie właśnie na obrazku, więc wystarczy, że napiszecie swój nick w komentarzu. Wyniki konkursu na tangary znajdziecie na końcu tego filmu. Oglądajcie dalej. Dobra, słuchajcie, wracam sobie kupić peta. Problem z tym jest taki, że nie mam platyny. Zostały mi tylko paczki po 10 z ementu jeszcze dziadowego, bo robiłem wielkie ulepszanie i cała plata poszła w pizdziet. Zawsze może być po prostu tak, że ten pet mi nie padnie w ciągu 10 walk randomowych. Dobra, słuchajcie, zmierzamy do wykrzywionej zrujnowanej wieży, żeby bić kolejnego gracza. Szukamy byle oczywiście kogo. Jest godzina popołudniowa, więc całkiem nieźle. Okej, drużyna... Aha, drużyna jest pod ochroną, bo jest na białym. Dobra. Więc całkiem nieźle z graczami, nie ma jakiegoś większego problemu. Dziab, mam cię. Okej, nie ma pumpa. Okej, fajna walka. Jeżeli ich nie chopnie, to wygraliśmy. Więc całkiem super. Bierzemy sobie oczywiście tak. I niestety pan Wano jest bity na łeb. Że tak powiem, pozdrawiamy Wano. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. No, raczej zbyt dużych szans nie ma. Ale go kruk wykończył. Powiedziałem, że nie mam na niego hajsu, żeby go odkupywać. To patrzcie, co robi, dzikus. Dobra, niestety. Okej, lecimy dalej. Okej, wow, ale nawet zaatakował mnie bez mojej pomocy. Nas, a ja Nasa chyba skądś kojarzę. Jeszcze nie wiem skąd. Więc jest trzecia walka od razu. Zakończona prawdopodobnie porażką. Dosyć sromotną. Witam Nas, siemano, witam serdecznie ciebie. Jesteś na odcinku, nie wiem, czy sobie zdaję sprawę. Kruk, uciekaj, stary, nie mamy szans w tej walce. Mamy trzecią bitwę. Plus. Mamy trzecią bitwę. Dziab! Ale walnąłem go nawet nieźle. Gdyby szedynka weszła, to byłoby super.
O, dobra, robimy oczywiście tak. Boję się tego peta fest. Damy mu może ryk. Chociaż on pewnie sobie wziął uroki, bo mam kruka. Czekałem na to. No to stary się doczekałeś, to jest bitwa. Zatrucie dostałem, niech to szlak. Okej, ale on dostał... O, ma reski zbyt dobre. Niestety, ma reski zbyt dobre, żeby kruk mu cokolwiek robił. Ja żyję jeszcze na szczęście. Teraz ja biję. Dobra, dawaj, 20% szans. Awa, dziab. No niestety, niestety chyba nie wygram tej walki. O, jeszcze mnie tutaj ten twig chce zabić. Ale się bronię. Może jakiś dobry widz z to mnie wskoczy. No, dobrych widzów to ja nie mam niestety. Ale dobra, walczymy, walczymy. No, znaczy nie walczymy, w sumie jestem martwy już generalnie, nie? Dobra, dzydzy. Ale może, może kruk chociaż ucieknie. Zobaczymy. Ale może gdybym kliknął pierwszy i NASA się rzucił, to... To bym to wygrał. No może, może faktycznie, zobaczymy. Znaczy nie zobaczymy już w sumie. Ale może kruk ucieknie. Trzy walki, słuchajcie, trzy walki już z głowy. No to się liczy jako walka, zaatakował mnie, tak? Chciałem go zaatakować pierwszy w sumie. Więc mamy trzecią walkę. I czy kruk ucieknie? Weź o szczęść kruka, napiszę mu. Ej, ziomo, zostaw. A, dobra, kruk zabił. Dobra, słuchajcie, pozbawiłem właśnie się 30 platy w paczkach po 10, bo nikt nie chce mi tej platy sprzedać, więc no generalnie drogi, drogi budżet na ten odcinek, ale odkupujemy peta, myślę, że powinno bez problemu to jakoś pójść. Okej, okay, lecę jeszcze raz do wykrzywionej, Jezus, zrujnowanej wieży, pójdziemy tam jeszcze raz, tam są takie fajne walki, dosyć dużo ludzi tam się tam szwenda, więc sobie tam pójdziemy, następnie pójdziemy, myślę, może do lasu orków, tam jeszcze mnie nie było. Zobaczymy, co tam ciekawego biega. Chociaż tam prawdopodobnie no wyższe levele, więc to jest definitywna śmierć. No ale, okej, jeszcze te kurde będę w ogóle zwiększony res platynowych skrzynek i sobie otwieram. No póki co nic fajnego mi nie wydropiło niestety. Ale może, o, 40 złota, proszę bardzo. Może, może coś fajnego jeszcze dropnie. Okej, tu jakiś gościu biegnie, oni jeszcze nie wiedzą. Jaka piękna grupka, chodźcie tutaj. Nie mogę walczyć PvP przez 2 minuty, nie! Trzy osoby bym atakował. Idziemy sobie w stronę bardziej ogrów, tam może jakieś mniejsze levelki będą, please. I zaatakujemy sobie jakąkolwiek osobę. Prawdopodobnie zaraz coś wyskoczy na nas. Zaraz ewentualnie pójdzie na wioski druidów. Okej, okay, kangaro! Kangaro! O, co ja zaatakowałem! Przepraszam się! Co ja zaatakowałem? Z czym ja mam się bić? Ty chyba żartujecie. Wy chyba żartujecie, ty. Co to jest? Nie wiem, w tego pójdę. Dobra, GG, ja się... Ja nawet chyba nie walczę, ja chyba biorę 5-5-2. Kruk, zobacz, cośmy zaatakowali. O Jezus. Ten piorunami strzela. Zeus, zostaw mnie. Cholera jasna. Ale, że Trytona zaatakował teraz. Dobra, ale może kruk przeżyje, może przeżyje, może jakoś ucieknie. Ziom, weź ucieknij, please, błagam cię. Stary, ja... pomyłka, pomyłka. Pomyłka. Piszemy, może ucieknie. Okej, pies mnie gryzie, ale na szczęście jakoś żyje. Dawać! Jakaś armia do mnie kroczy, Dumbledora, please, wybawcie mnie. Dobra, co ja mam tu w ogóle zrobić? Ja nie wiem, co mam zrobić, weźmiemy sobie tak. Wyjdziemy w tego, to uciekaj. Nie mogę. Film kręcę. Niestety nie mogę uciec. Jakbym mógł uciekać, to ten challenge nie miałby sensu, ale byłby prostszy, niestety. Musimy się bić do ostatniej kropli krwi, że tak powiem. A co... ma zaznaczenie? No, że challenge prowadzę, stary. Ole mi bije! Dobra, ale żyję, na szczęście przeżyłem. Dziap. 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 Dobry procent na trafienie. Opłaca się, okej. Okay. Barbarzyńca, fajna postać. Dobra. No, ma duże znaczenie, stary, bo... Odcinek, tak. Plus... Czy gościu widzi, że ja to nagrywam? Może do mnie hopisz, stary? Chcesz mi pomóc może? Coś? Dobra, on strzela dystansowo, więc zrobię sobie tak. Okej, okay, padłem. Kruk, uciekaj, stary, ja się wierzę, że uciekniesz. Czwarta walka za nami, jeszcze sześć walk, a ja się czuję już pokrzywdzony dosyć mocno. No ale dobra, 21k expa niestety. Czy kruk przeżyje? No nie, nie ma szans w ogóle, że kruk przeżył. Chyba, że on mi go oszczędzi jakoś, no ale te pety prawdopodobnie go zabiją. Dobra kochani, idę walczyć po raz piąty. Zrobię całkowitą głupotę, w ogóle idę do lasu orków, gdzie prawdopodobnie są jeszcze większe levele, które na mnie czekają. No i już widzę tego Skywalkera, który za mną biegnie. Odrodzenie mocy gnoju, nie! Nie iść tu, nie iść tu, nie iść tu, nie, nie iść tu, nie, 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 nie. Ile on ma petów? 10 petów ma w walce, coś czuję. Chyba, że go lognie. Zobaczymy. Okej, okay. Ja pierdzielę! Resek chyba nie ma nawet założonych. Siemano, witam serdecznie, weźmiemy sobie tak. Może, może awczy, może nie zauważy, że go zaatakowałem. No zauważył niestety, dobra, GG. Skywalker, co żeś zrobił? Dobra, piąty zgon, piąta walka za nami, jeszcze 5. Zobaczmy sobie, oj panie! Ale mi walnął. Piękne. Dobra, ale kruk może przeżyje. Znaczy, to nie przeżyje, no nie ma w ogóle takiej opcji. Pszczoły zaatakowałem i zdechnę, nie, ja nie wierzę w to w ogóle.
No, bo nie zdechnę, okej, nieważne. Okej, słuchajcie, po raz ostatni idę na tereny wysokopoziomowe. Coś czuję, że zaraz będę po wiosce herszta biegał po prostu, bo nie chcę już umierać. Brakuje mi platyna tego peta. Gdzieś tak za 2 minuty się skończy ochronka i się widzimy i będziemy atakowali dalej. Jeszcze 5 walk przed nami. Dobra, prawdopodobnie ochrona mi zeszła, więc wyruszamy, poczekajmy do pełnej minuty. Dobra, 42 jest. Idziemy sobie szukać potencjalnej ofiary. Oczywiście na terenach górskich. Bardzo małe levele tutaj biegają, na pewno sobie kogoś pokonamy. Ogólnie chodzę teraz z reskami, powinno być trochę lepiej. Problem z tym, że tutaj nikogo nie mam. No ale poczekamy chwilę, zaczalimy się na wowozie. Normalnie będzie kampa. Aż ktoś się pojawi. Zresztą w ogóle Skywalkera pozdrawiam. Piszemy na czacie sobie, że się śmieję, że sławny jest. Jest, jakiś ciągnę proszek tutaj biegnie. A tu jest Iwek jakiś, a Iwka chyba że atakowaliśmy w ogóle. Nie, nie atakowaliśmy go, dobra. Witam serdecznie panie kolegę. Siema, siema, walczymy sobie, fajnie będzie. Tylko 4790 punktów zdrowia, co to takiego? Takiego to ja na śniadanie walę, tak o. Zgrzyt ma więcej chyba nawet, dobra. Bijemy się, ciach, oberwałem. Ale na szczęście nie było dzwonka, więc żyję. Albo był dzwonek. Albo był dzwonek, dobra, nieważne. Kruk, uciekaj, proszę cię, chociaż raz. Masz dużo punktów zdrowia, powinieneś przeżyć. Tym razem wierzę, że ten kruk przeżyje. Ja chuj. Słuchajcie, takiego wpierdolu stulecia to ja dawno nie dostałem. Mam wrażenie, że nawet Polska w piłce nożnej aż tak mocno nie przegrywa. Ale dobra, idziemy odkupić kruka. I jedziemy 7 walkę chyba, 7 walkę, więc jeszcze trochę, wytrzymam. Gorzej jak mi bana wlepią za administratorzy za podkładanie się, ale staram się jak mogę wygrywać. Słuchajcie, wchodzę do jaskini krzyżaka i z niej nie wychodzę, aż kogoś nie upoluję, więc siedzimy tutaj. I czekamy na jakiegoś potencjalnego bambika farmiącego krzyżaka, na przykład wujek kisiel, który zaatakował pająka. Idziemy dalej, nie widzimy wujka, idziemy sobie i szukamy jakiegoś innego potencjalnego gracza, więc weźmy sobie w dół, bo ktoś z zamku będzie szedł. Tam jest zbyt niebezpiecznie, tak sobie tutaj pochodzimy po tej jaskini trochę. Że ten wujek kisiel zaraz będzie tutaj szedł, nie? Ja sobie zdaję z tego sprawę doskonale. Zobaczmy tutaj, o, w ogóle skrzynka tu jest, patrzcie, sobie podniosę ją. Dziab! 48 zł, tak się zarabia w tajernie. Wujek kisiel, Jezu, znowu za taką pająka. Dobra, nieważne, idziemy na zamek. Dobra, słuchajcie, mam wrażenie, że trochę mam dłuższą ochronę PvP, nie wiem czemu, ale minęło już dobre 7 minut, odkąd zginąłem. Tak mi się wydaje i dopiero mi ochrona się kończy. Powiem wam tak, na zamku jest tyle bambików, 15 levele, że boję się tam wejść, bo jak tam wejdę, to mnie punkt zaatakuje. No ale może trafimy na jakiegoś gościa, który będzie, nie wiem, orał te małe levele, będzie miał trochę większy level i ja go zabiję, ale zobaczymy. Wchodzimy, atakujemy pierwszą lepszą osobę, jaką mi się tam napatoczy pod myszkę. Trzymajcie kciuki, żebym nie padł. 7 walka. Wychodzimy w to miejsce i atakujemy tego. Ej, nie jest źle w sumie, mamy szansę. Dobra, zrobimy sobie tak, lecimy od razu full w obronkę i klikamy pierwsi, żeby go zabić. Taki jest plan. Nie bierzemy na blisko, jeżeli weźmie nas podpalenia, to jest mój błąd. O, chcę go zabić, zanim mnie zabije z meteorytu. Zobaczymy. Czemu widzów lejesz? No odcinków przynajmniej będziesz. Dobra, pozdrawiam Kamcio, nie chciałem cię atakować, drogi widzu, szanowny. Ole, dostał za 600, ładnie. Dobra, weźmiemy sobie, nie atakuję tego kruka. Klik. Po prostu, dwa na sobie, jeden punkcik sobie na dwa wezmę, żeby na pewno trafić. Dostał ochronę niestety, ale może kruk go wykończy. No, kruk go niestety nie wykończył. Tyle fajnie, no na szczęście, nie? Tyle fajnie. Dobra, dink nie jest. Raczej wygramy. Chyba, że jestem kompletnym bambikiem i znowu przegram. No, tylko z tego kruka. Dobra, nie chciałem ci peta zabijać, stary, sorry, mordo. Wiesz o co chodzi. To siano się z tobą nie godzi. Nie chciałem ci tego peta zabijać, ale niestety dało ci ochronę. Dobra, lecimy w niego. I oby teraz jakieś... Nie weszły chamskie kule, na szczęście nie było dzwonka, więc chyba wygraliśmy. 7 walka zaliczona, wygrana. Albo nie, chwila. Dobra, wow, okej. Zaliczone, jeszcze dwie, a nie, jeszcze 3 walki, 8, 9, 10. Halo, witam serdecznie, dzień drugi nagrywek, ponieważ nie zdążyłem wszystkiego nagrać. Z tego co pamiętam, jak nagrywałem parę dni temu, 3 grupki nam zostały do pokonania, więc tak się z wami jeszcze raz szybko przywitam, bo to by było dziwne, gdybym tego nie zrobił, mam wrażenie. I lecimy sobie, słuchajcie, atakować dalej. O, 3 graczy, tyle nam zostało, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Jesteśmy znowu już w opuszczonej wieży. Zaatakujemy sobie tutaj jedną osobę, zdechniemy i potem pójdziemy sobie gdzieś indziej. Więc poszukajmy kogoś. Jest teraz godzina, słuchajcie, 14. Więc powinno być dosyć sporo graczy, takich jak ten. Okej, witam serdecznie. No i niestety chyba to będzie zgon na miejscu w trybie natychmiastowym, mam wrażenie. Chyba by ktoś hopnie, no dobra. No raczej nie mam zbyt dużych szans. Więc mamy kolejnego zgona niestety. A no, głośno grę, muszę trochę ją ściszyć. Dobra, sorry, luz mordo. Luzik. Pomyłka.
Co? Co on gada? Że jaka pomyłka, mordo? To ja zaatakowałem. O nie, on myśli chyba, że to jest pomyłka i co, że ucieka czy coś? Nie wiem. Ojej, dobra, petam, nie zaatakujemy. W ogóle, słuchajcie, śmieszna sytuacja, gości pomyślał, że to on mnie atakował i dlatego uciekł. W sumie nie powiem mu, że nagrywałem film, trochę niezręcznie wyszło, ale w sumie napisałem wybacz, więc nieważne, jeszcze trzy osoby, ta się nie liczyła, powiedzmy, okej? Okay? Mam nadzieję, że nie zauważy, że atakuje dalej ludzi. Ej, chwila, co ja robię? Challenge mam! Blondynek! Blondynek, jesteś pod ochroną, dobra, masz szczęście, mordo. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej gdzieś w stronę ogrów, ktoś tu biegnie. Jakiś Alvaro. Alvaro Sheet, więc atakujemy Alvaro Sheeta i zobaczymy, co tu ciekawego wyjdzie. No i Alvaro Sheet prawdopodobnie, nie wiem, czy będzie chciał walczyć. Chyba będzie chciał, więc może być całkiem ciekawy PvP. Mamy jakąś kopertę. Zaraz zobaczymy, co tam coś napisał. No i słuchajcie, lecimy atakować Alvaro Sheeta i to chyba będzie wygrana. Dokładnie, mamy pierwszą walkę zaliczoną. Alvaro, niestety jesteś poszkodowany w naszym challenge'u. I lecimy dalej, bo mamy challenge, ale jest drużyna pod ochroną, na szczęście, więc mogę iść sobie wypocząć. Dobra, dobra, kochani, jeszcze dwie osoby. Jeszcze dwie osoby i będę mu w końcu ten challenge zakończyć i zacząć montować. No jutro ten film muszę wstawić, więc mam trochę mało czasu, ale myślę, że dam sobie radę. Więc ja w tym momencie sobie normalnie wychodzę spod mojej strefy komfortu i idę sobie w dół. No i powiem wam szczerze, że nikogo póki co tutaj nie widzę. Może pójdziemy do wioski druidów i w stronę plaży. Może tam kogoś zobaczymy. Jest taka szansa. I ktoś tu biega, Samurai Jack! Samurai Jack, boom! W tym regionie nie wolno atakować, dobra, masz szczęście, samuraju. Lecimy dalej, pójdźmy sobie w tym kierunku. Shaggy, kudłaty! Kudłaty niestety zaatakował komara, ale myślę, że możemy sobie poczekać, żeby Shaggy'ego zaatakować. 58 level, 58 level, więc możliwe, że pump wyskoczy. Mam nadzieję, że nie, powinien teraz bez peta atakować, ale challenge to challenge. I boom, nie ma pumpa, dobra, niestety Shaggy, jest mi bardzo przykro, że padłeś. Prawdopodobnie, korniszonek, siemano, 6-6. Tutaj pan Cornichon do mnie napisał. No i nie wiem, czy Shaggy padł, zobaczymy. Prawdopodobnie pet go wykończy. Chociaż ma dobre reski nawet. Zobaczmy. I niestety pan Shaggy padł. Słuchajcie, jedna walka. Dobrze mi idzie, nie padam na szczęście. Dobra, kochani, Łukasz jest ostatnią osobą atakowaną dzisiaj. I to jest jakiś rycuś. Dobra, mamy rycusia. Lecimy w ogóle bez obrony. I chyba to jest koniec challenge w tym momencie. Jakoś tak szybko w ogóle wyszło, że te trzy osoby sobie tak zabiliśmy. Bez jakiegoś większego orania mnie, więc całkiem fajna końcówka. Przepraszamy Łukasza, niestety jesteś martwy. Zaraz czachę nabiję, Boże Święty. Ale dostał za 485. Dobra, pięknie. Pięknie, słuchajcie, ostatnia osoba zabita. Jeszcze może, jak już tak jestem w szale zabijania, co? Czy nie? Jak sądzicie? No może tak, z okazji, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to jeszcze bonusową grupkę zaatakuję. No nie, no, najwyżej pump wyskoczy. Pumpa jeszcze nie było dzisiaj. O, smerfetka, wracaj! Dobra, smerfetka, niestety, Jezus Maria. Dobra, kochani, i to będzie na tyle w tym filmie. To jest chyba najkrótsze moje nagrywanie w historii, bo dopiero usiadłem przed kompa tak naprawdę. No ale dobra, cześć, siema. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Widzimy się oczywiście w sobotę w kolejnym odcinku. Zostawcie kciuka, ponieważ 30 łapek w górę to jedna walka więcej w przyszłej części tego challenge'u. I teraz jeszcze na koniec oczywiście losowanie, właśnie, bo bym zapomniał, mamy wtorek, więc losujemy zwycięzcę tangarów, butów z V1. Zapraszam. Dobra, kochani, słuchajcie, będziemy losowali teraz z innej strony, ponieważ tutaj mamy opcję filter duplicate users, czyli jeżeli ktoś na przykład pisał sobie dwa razy, no to po prostu zaliczy mu to jako jeden komentarz, a nie jako dwa komentarze, co bardzo usprawni ten system, ponieważ no, jak na przykład była wiadomość jakiegoś użytkownika, która nie miała w sobie niku, to od razu tego użytkownika skreślałem i leciałem dalej, więc w ten sposób pozbędziemy się nieuczciwości tak naprawdę i też takich pomyłek, więc wpisujemy sobie tutaj link i mamy 59 unikalnych użytkowników, którzy się zgłosili na nasz konkurs, 58 poze mną. No i słuchajcie, lecimy sobie start. Prawdopodobnie w tym miejscu, jestem pierwszy raz na tej stronie, więc tak za bardzo nie wiem. Start i prawdopodobnie powinnam kogoś wylosować. Wow, patrzcie, jaka fajna animacja. Ludzie latają. I wylosowało Winner Only Dreams. Ja chcę Only Dreams. Okej, okay. I to jest chyba osoba, która wygrała w tym miejscu, proszę bardzo. Więc Only Dreams, wygrałeś mój konkurs na tangary. Napiszę do ciebie na poczcie. Przy okazji tutaj chyba gdzieś macie linkę, jak jeszcze, znaczy screena, jak dawałem sobie platynę w zeszłym tygodniu, chyba że te screeny usunąłem, mam nadzieję, że nie. Więc chyba gdzieś tu teraz macie, jakby co, Dead Priest jest zadowolony z platyny, tak mniej więcej, nie? Okej, kochani, jeszcze taka jedna szybka informacja na koniec. Co w przypadku, jeżeli wygraliście konkurs i bierzecie dalej udział i przypuśćmy wylosuję was drugi raz. W takim przypadku wygrywacie nagrodę jakby taką pocieszenia, coś w tym stylu. Dostajecie 50 platyny ode mnie i idę losować dalej. Czyli jeżeli, przypuśćmy, teraz Only Dreams za tydzień znowuż wygra, to dostaje ode mnie 50 platy po prostu i ja idę wylosować sobie jeszcze jedną osobę. Co w przypadku, jeżeli nagroda główna jest wyższa od 50 platy, no to jest jakby kwestia uboczna tego i zastanawiam się, co z tym zrobić. Prawdopodobnie jakoś sobie w lutym, marcu
zrestartujemy pulę i znowu wszyscy będą losowani od nowa, więc w ten sposób to sobie załatwimy, żeby każdy miał jakby, nie był też poszkodowany, osoba, która nie wygrała nic, a żeby osoba, która ma super farta, też coś dostawała, więc w ten sposób sobie to rozwiążemy. Czyli jeżeli ktoś wygra ponownie, no to mamy tak naprawdę dwie nagrody losowane, więc całkiem fajnie, myślę. Do zobaczenia, ja się z wami żegnam, nie przedłużam wam czasu, miłego dnia, siema, siema, cześć, cześć!